Dzień dobry przyjaciele, nowy odcinek Spalionowa. Znaczy to miasto wygląda jeszcze biednie, ale widzowie, ja wam pokażę co to biedota, znaczy bogactwo. Patrzcie jak tam wygląda, zobaczcie ile tam jest miejsca. Tam zbudujemy największą willę na świecie oraz więzienie oczywiście dla mojego policjanta. Zaraz pójdziemy do policjanta. Czekajcie, mnie tutaj coś atakuje. Moi drodzy, serię przyjęli się naprawdę, naprawdę fajnie. Dlatego bardzo dziękuję wam z całego serduszka za to. Zostawcie więcej łapek do góry, 2000 łapek i oczywiście jutro wkracza na rejon kolejny odcinek z tej serii, dlatego zostawiajcie łapki oraz subskrybujcie kanał. O, patrzcie, widzę go. Policja! O, policja! Dobra. Nie, stój, cisza nocna. Zakłócanie ciszy nocnej, okay. Dobra, mandacik. Nie mamy jak spać. Mandacikiem. Słuchaj, zakłócasz ciszę nocną. Dzień ja dobry. Mówiłem, są zasady pewne, którymi się kierujemy, tak, w naszym palionowie. Więc teraz wystawiam ci mandat. Nie mam na czym napisać, tak, ale napisałem na skórze, na Rotten Flesh. O Jezus, trzymaj to w takim razie. To jest zapłata. Dobra, zapłata to masz bochen chleba. Tak jest. To jest, o Jezus, 50 zł. Niech będzie, przekupiłeś policjanta. Korupcja może się szerzyć. W takim razie oddaję, w takim razie oddaję to. No. Dobra, bo tu atakują stare zombiaki, tu mi trzeba oświetlić w ogóle, poświecać wszędzie. Czekaj, idę sobie pochodnie zrobić, zaraz poświecamy. I moi drodzy, dzisiaj idziemy na wyprawę razem z policjantem, oczywiście, szeryfem, neonem, panem, no... Szeryfem jeszcze nie jestem, jestem na razie młodszym aspirantem policji. Jesteś młodszym policjantem, no tak. Młodszym policjantem. Jesteś młodszym policjantem. Czekaj, zrobię tylko pochodnie i można biec. W ogóle jakie mamy plany na dzisiaj, co musimy... No na przygodę, po prostu przejść i odkryć teren, co tam mamy, co nas czeka, co tam wygląda, jak tam żyć. I fajnie jest. Jasna no sprawa, dlatego jak czekaj. Jo! Pokazuję. O, dobra, ty nie jesteś Wojtusiem! Trzeba poświetlać, ja tu sobie poświecam wokół swego house'u, bo się fajnie nie robi tu. Ale dobra, mam mało pochodnie, potem się zrobi. Dobra, zostaw Andrzeja. Lecimy w przygodę, w nocy już, znaczy poranek jest się robi. Mało komunikatywny. Rozpoczynamy! Pytałem się go co u niego, a mi nic nie odpowiedział. Nie! A to jest Fryderyk, tak? O właśnie, pan dzia. No patrz, ona chodzi, zaraz ją zabiją. Co teraz? Czekaj. Dokładnie, szybko. Nie wyjdzie. Zamykamy ją w więzieniu tak za ciężkie przestępstwa. Tak jest. Dobra, nie wyjdzie. Przepraszamy cię, panda, ale zrobimy ci potem bardzo ładny domek. Na razie musisz żyć w tej biedocie. Ej, dobra, ja zanim wyjdę na podróż, to muszę sobie ogarnąć jedzonko jakieś, bo tutaj jest naprawdę lipa. Mogę ci dać, ja mam chleba, bo wziąłem sianko, trzymaj. Dziękuję ci. Dobra, idziemy na podróż, let's go. Ej, bijecie, bijecie, to policjant, nie bij policjanta. Dobrze, i lecimy. O, tutaj prawda, słońce gdzieś zaraz wstanie, już jest coraz jaśniej i jest sprawa ma zagwarantowaną nietykalność i mnie tutaj proszę. Nietykalność, idziemy w podróż, idziemy poszukać jakichś zagubionych, nie wiem czego, domów może, zobaczymy, no nie wiem jeszcze o co chodzi, nie wiem, zobaczymy co tam będzie w takim razie. Biegniemy, co to, pa. Pak, widziałeś kiedyś takie drzewo? Wygląda jak wata piękne. Cukrowa. Jest niesamowite. Jazda z nim! Dobra. Na razie nie ścinaj drewna, bo takie rzeczy będziemy robić potem. A dzisiaj idziemy na przygodę, prawda świnia? Jasna sprawa, chodź, policjant. Musimy szukać tutaj przestępstwa wokół naszych rejonów w sumie tak naprawdę, bo jesteśmy blisko swojej wioski. I w którym kierunku? Tam idziemy, tak? Chyba dobrze idę, nie wiem czy dobrze idę. Musimy... sprawdzić teren, czy nie ma jakichś konkurencyjnych wiosek w pobliżu. O, to jest właśnie. Nie zaatakują. Dokładnie. To by była masakra. I zrobimy wojnę potem i wszystkich pozabijamy. Wiesz, no stać, zobacz jak my wyglądamy, popatrz na to. Oczywiście wpadajcie na kanał Neonka, bo tam jest kontynuacja serii i tam właśnie zdobyliśmy u niego tą zbroję już, także. A, dziękuję policjant, dziękuję. Dziękuję policjant, dziękuję bardzo. To zbiorę. Za to odznakę, z tego zrobimy stary super ten. YouTubera. Z tego zrobię płot przy swoim domku i nie będą mi chodzić żadne. Słyszałeś, jesteś super fajnym YouTuberem teraz, bo taką odznakę dostałeś. Dziękuję. Moi drodzy, ja wam dam znać, jak coś znajdziemy, bo na razie będziemy biegać, szukać. O, ty, i dopiero... nie, czekaj, bo tutaj sobie. Już coś znaleźliśmy! A, to jednak, nie, dobra, to jednak. Ja biorę te dynie i porobię straszaki, dynki. Wiesz? Straszaki. Będą... Boś, bałwany na święta, tak no. Jest! I to tak będą... jest. Właśnie musimy zimę zrobić w Palionowie. Zima tak w Palionowie. Jest, właśnie, dokładnie. Święta i rozdanie prezentów. Dobra, o, ale ładne tereny. O, chodźmy wzdłuż. O! Wzdłuż wody, tu jest pięknie. Wzdłuż wody, może statek jakiś znajdziemy. Dawaj, szukamy statka. O, trzcina! O, przyda się. Zbieraj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest wyśmienicie. Biegniemy dalej. W ogóle dobrze jestem ustawiony? Dobrze jestem ustawiony. Haha. Dobra. Ciągle wzdłuż tego brzegu lecimy. Bo tam jest kolejny ląd. Piaskownica dla bobasów. A wierzysz w świętego krasnoludka? Tak.
i zrobimy takie święto, że ty będziesz żył sobie święty krasnoludek i będzie przynosił prezenty. Dobra. Mamy statek! Wow, patrz, jaki wielki, stary. Lecimy. Ej, czekaj, może łódkę. Łódka. Aha, mam crafting. Dobra. Pstryknę go. I drewno ja mam. Zrobię. Dobra, to zrób sobie, ja zrobię sobie i płyniemy osobno. Już masz? Dobra. Mam. Chociaż wiesz co, romantycznie by było razem. Dobra, to razem w takim razie. No, musisz tutaj wsiąść do mnie. Płyniemy se do łódki. A tu jest łódka. O, mamy pierwsze zdobycie, może będzie jakiś skarb piratów. Ty, patrz, co tam jest! Co to jest? Patrz! Lecimy. Stary. Ścigamy go. Ja, nie. Ścigamy go? Dobra, policja, nie może, to jest jakiś intruz. Szybko. Intruz. Intruz! Przepraszam! Kim jest? Jak topi się, poczekaj, bo on może jest biedny, on nie ma zbroi, nie atakujemy go. Patrz, to jest żaba, spokojnie! To jest żaba! Ja zabłądziłem! Masz marchewkę. Ale czekaj! Dawaj mu, bo to jest pułapka pewnie! I to może on ma truciznę w sobie, on nas dotknie i ma truciznę i nas zabije. Tak. Przedstaw się, kim jesteś? Nazywam się Dave! Cześć! Chciałbym stąd wypłynąć, ale nie mogę. Dobra, to wrzucam ci jakiś jest, prawda? O, skrzynka! Bardzo ci dziękuję. Niech wiedzą, że stróż prawa mam to jest mapę. Dziękuję wam bardzo za pomoc, jestem waszym dłużnikiem, naprawdę panowie, bardzo zdecydowanie. Możemy się zakumplować, szukamy właśnie osoby, ogólnie mamy wioskę, budujemy miasteczko, się nazywa Palionowo i będziemy chcieli szukać osób, tylko mam nadzieję, no na razie nie wiem, czy cię zabierzemy, bo musimy cię przetestować. Nie możemy być aż tacy ufni, tobie zaufałem, no właśnie, dlatego mówię, jesteś burmistrzem miasta, ale jako policjant... Musimy go przetestować, jako policjant, dawaj. Ja jestem dobry chłopak z dobrego miasta, naprawdę. Ja pochodzę z bardzo fajnego bagna, więc tutaj naprawdę z bagna? Tak, z bagna. Jak jest z bagna, to go bierzemy. Ale zobacz, on wygląda jak był psychiczny, mu ściekliznę, może ślina mu leci. Czekaj, a dlaczego się leci ślina? Powiedz, dlaczego się leci ślina. Bo cały czas się kąpię, bo ja wiecie, jestem... Dobra, wszystko wiadomo. Kolejny statek! Płyniemy! Bierz żabę! Albo żaba, daj łódkę żabie! Aha, to jest żaba! Jak żaba pływa! Jak żaba, tak jest! To ja jest żaba! Ja się czuję jak żaba w wodzie, ja się super czuję w wodzie. A podtopimy go! Żaba! Żaba, kto jest szybszy? Żaba nie jest taka szybka. Jeżeli chcesz być członkiem Palionowa, to musisz zaprezentować swoje żabie umiejętności. Tak, musisz dotknąć dotknij i przypłyń. Dobra, tak jest, ale nurkuje! Ale nurkuje, zobacz! Patrz, zrobił to! Niesamowite! Zaimponował mi, dobra. Dobrze, okay. Idziemy mówiłem, szukać jak jest bagna, skarbu. To trzeba mu ufać i tyle. Tak jest. Chodź, szukamy Makarena! Ja pierdziele, nie zauważycie! Nie możecie na to patrzeć. Co za lud! Stary, 5 emeraldów! Dobra, każdy dostaje jednego. O, nie zapomniałem. Bo nie da się podzielić, ale i tak wszystko. Ale czekaj, dla policjanta. Ja jestem burmistrzem. Dobra, ty. Ej, zajmował mi! Chyba dostał. Nie jesteś złodziejem. Nie, a ile masz szmaragdzików? No zero mam szmaragdzików! Przepraszam. Dobra, i policjant dostanie jeszcze jeden. Żaba, nie możesz. Pokaż szacunek, bo inaczej się nie zabierzemy. Jedno złoto jeszcze dla ciebie. Szacunek do policjanta zawsze. No, i kilka snack nuggetsów z KFC i ty też. O, dziękuję. Żaba, dziękuję. Bo tutaj jednak przypłynąłeś, to trzymaj. O, dziękuję bardzo. Papieru trochę wam rozdam, żeby podetrzeć sobie kupcie. Ja potrzebuję mandaty papieru. No to masz, to dam ci cały, trzymaj. To ja ci mogę też mój oddać papier, dobra. Ale mam stary mapę, ale to skarbów, ale to innym razem. Mam mapę skarbów, ale to innym razem. Dobra, wszystko ogarnę, ale czekaj, może tu być jeszcze jedna skrzynka, może być, także ja bym poszukał na waszym miejscu. Będę właził z mandatami. Jest! Kolejna mapa i kolejny papier, daję ci, książki mam, to zrobisz sobie. O, i na mandaty będziesz wpisywał w książce z piórem. Trzymaj, jedną książkę i cały papier. Dziękuję. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Wszystko, tu już nic nie ma, czyli dwa statki dzisiaj znaleźliśmy. To jest nieprawdopodobne. I żabę, dobra. Naprawdę. Teraz tak. Dobra, muszę zabrać żabę do tego. Policjant, chodź, żaba płynie sama. Okej. Ej, ja latam w serwerze, czaisz? Latałem se. Znaczy niby latałem, bo miałem ten. Zniknąłeś na chwilę. Zamienimy się miejscami może, czekaj. Dobra. Jak fajnie. Żaba, dajesz! Tylko na drugi lot. Na drugi brzeg musisz tylko przypłynąć. Już idziemy. Dobra. No i elegancko. Płynę. Moje żabie uda. Ku przygodzie. Dobra, łódeczkę zabieram ze sobą. Dopłynąłem, panowie.
I teraz lecimy. Szczerze ci powiem. Ale tu jest wilk fajny, patrzcie. Nie. Na osobności ci powiem, że żaba mi zaimponował. Żabol, no? Jak go nazwiemy? Nie wiem, musimy mu jakieś przyzwisko wymyśleć. Okej. To będzie żabol. Bagienniak. Dobra, bagienniak. Bagienniak, co robisz? Jaki bagienniak? Bagienniak? Jak tam u ciebie? Dlaczego bagienniak? Jak tam u ciebie bagienniak? A jak mamy na ciebie mówić? Dave! Dave, okej. Okay. Dave, idziemy do Palionowa. Idziemy się zaprowadzić, oprowadzimy cię do wiosce. Kobiece imię. Kobiece imię. To jest bardzo męskie imię. Ja nie A mogę. A ty jakie masz, panie policjancie, imię? A ja jestem szanowny... Mr. Neonek. Nie, to jest policjant, młodszy policjant od policjanta. Starszy sierżant, młodszy podszeregowy policjant Neonek. Tak jest. Totalny szacunek. Nie wiem, czy dobrze idziemy, bo jeszcze nie dobrze się... A, pszczółka! Paki klusek! Pa, ona pyli drzewa. Zobacz. No, zobacz. Bzz. Teraz zostawiamy. Nie denerwujemy jej, bo jeszcze czerwone oczy załączy. O, jesteśmy! Tak, a jeszcze nie, ale zaraz będziemy, bo już się biom zmienia. Zaraz będziemy w Palionowie. A! W ogóle trzeba będzie do Palionowa fajne drogi zrobić, bo jak to mówią, to wszystkie dużo. Drogi prowadzą do Palionowa, nie? Dokładnie, dużo trzeba zrobić ogólnie, bo my dopiero rozpoczęliśmy przygodę tak naprawdę. Ale ogarniemy. W ogóle, moi drodzy, oczywiście będziemy ogarniać dużo poza odcinkami, na przykład budowle i tak dalej, bo raczej budowanie budowli jest nudniejsze. A my chcemy tutaj bardzo fajną seryjkę zrobić. O, jesteśmy tu! O, jesteśmy, tak? Czy to jest to? Tak, to jest to. A jej, gdzie jest żaba? Żaba! Ja biegnę! Żaba! Biegnę! A, tam jest żaba. Dobra. Już się wystraszyłem, że uciekł i... Bo jak on nam ucieknie, to co wtedy zrobimy? Ale on będzie wtedy znał miejscu położenie naszej wioski. Właśnie. Nie, możecie mi zaufać, naprawdę, panowie. Słyszał! Spokojnie słyszał! Sobie. Dobra. Nie, my się ufamy, przez cały czas się ufamy. Przepraszam. Dobra, idziemy. Ale do krępująca sytuacja. Więc tak, mamy tutaj. Możesz sobie wybrać domek, ja ci pokażę, jakie są wolne. Właśnie ten, co wbiłeś tam. Tutaj kolejny jest wolny. Ten też jest wolny. Bo no, on mieszka w wieży. Ten też. O, patrz, jaki tu masz domek. Zobacz sobie ten. Ten, pokaż to ten jest dom. Villa. Ale wielki domek. Tu możesz mieszkać, tu możesz mieszkać. No, możesz tu mieszkać. Ale ładny obok domek, mnie w sumie, bo ja mieszkam. Nie masz balkonu, ale potem ci zrobimy. No i, ale potem zrobimy sobie jakieś chatki, ja tutaj mieszkam, no. Także fajnie ja jest ogólnie. Wieży, słuchaj. I słuchajcie, zapraszam was dzisiaj wieczorem na imprezkę u policjanta. Piżama party. Dobra, piżama musimy, party. Bardziej to musimy porozmawiać po prostu z Żabulsem, jak tam to wygląda, sprawunia, czy ten... Czy się nadaje do wioski, ale raczej tak, będziemy musieli mu profesję znaleźć. Profesję znaleźć, co by mógł zrobić, okej? Okay? Gdzie jesteś, policjant? Tutaj. Musimy mu znaleźć profesję, co on będzie robił, wiesz? Bo inaczej... No właśnie przydałoby się coś pożytecznego, nie? Żeby no dokładnie, nie inaczej tego nie widzę. Ty, gdzie on jest? Tu jest, dobra. Halo, dzień dobry! Dzień dobry! Ej, patrz co tu jest! Mamy wdzianko dla żaby! Chodź! Piżama! Pokaż! Proszę. Wow, ale super buty, a jak... Tak jest, masz już ubranko, żeby ci nie było zimno. Także jest elegancko. Ej, co on jest poniszczony, zobacz! Poniszczony jest! Stało? Ktoś go zaatakował! Nie! Jezu, on jest płacze, on płacze! Nie! Zobacz jego oczy! Trzeba go naprawić! Ej! O, ja wiem! Bo to patrz! Żelazo mu daje, że on się naprawia, zobacz! To, bo ja to widziałem do nowej wersji, patrz! Patrz! Wow! Ja pierdzielę! Jedno żelazo? Tak, jedno, znaczy kilka, no zależy jakie ma zniszczenia. Ale ten miał jedna tylko, więc jedno żelazo starczyło. Żyje! Pa, jaki szczęśliwy jest! Uratowaliśmy mu życie! Ej, będzie można robić w ogóle więcej obrońców. No pewnie zrobimy, na pewno zrobimy. Zrobimy. O kurde, uważajcie na tą dziurę, czekajcie, tu trzeba zrobić, dać takie coś. I tu dać jeszcze jedną takie coś. Tam jest zjedzone w ogóle. No dobra, na razie takie coś niech będzie. Będzie wiadomo, gdzie zejście. Też ten kanion pod wioską. Oj, ja chcę zaprezentować żabie naszą pandę, zobacz sobie, panda. O, dokładnie. Ale jest... ładna panda, ja no. Na ogólnie ja się sam zdziwiłem, skąd ona tu jest, bo dżungli nigdzie nie widziałem, ale Neon właśnie przechodził się po świecie i znalazł i przyniósł ją, także no jest. Ale ona nie ma miejsca. Nie! Zjecie! Szybko! A! Mój kill-off! Nie! Dobra! Dobra! Ogórek! Trzeba dać jedzenie żabie, trzeba dać jedzenie, chodźmy po ten. O, mamy ją, dobra, chodźcie.
Żaba, chodź po jedzonko. W ogóle jak widzisz, mamy taki ogromny teren i możemy tu budować naprawdę mega budowle, a przede wszystkim nasze domki na sam początek. Dobra, zjedz sobie kilka, pozwalamy ci kilka sobie zebrać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dobra, to całe już sobie zbierz, żebyś miał po prostu i będziesz tosik, tak o. No. Okejka, dziękuję. Dobra, bardzo. Na razie nie więcej nie zbieramy, niech to zostanie dla koni, które w przyszłości będziemy mieli. No, chodźcie wszyscy do mojej chaty, omówimy jeszcze kilka spraw i to by było na tyle chyba. A. To jest sala narad, sala burmistrza. Chodźcie, sala burmistrza, no trzeba potem coś zrobić. Więc tak, dzień dobry, witam. No, z Dave'a jeszcze nie znamy do końca, ale poznamy go, będzie trzeba z nim porozmawiać ogólnie i tak dalej, także... No nie wiem jak to będzie, to się jeszcze okaże, jak się tutaj ten... No wygląda słodko, więc wygląda jak jakiś półmózg trochę, ale... Ale tacy też są potrzebni w wiosce, tak. Bo ktoś musi płacić podatki przecież. Nie, ja nie będę. U ciebie znajdziemy jakąś fajną profesję, która ci się bardzo spodoba, twoją pracę, bo tutaj mamy właśnie policjanta, jestem burmistrzem i tobie też pracę trzeba znaleźć, nie możesz być taki bezrobotny. No, także wszystko wiadomo. Bardzo dziękujemy za oglądanie, wpadajcie na kanał Dave'a, bo tam jest kontynuacja tej serii. Zapraszamy serdecznie i zobaczymy co będzie dalej w naszej przygodzie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Napadki, elo.